They are heartless, godless barbarians. Cześć wam, z tej strony Składzik, witam was na kolejnym odcinku Assassin's Creed Valhalla. Jest na 197 odcinek, no i jak widzicie dalej Eivor jest pijany w belę, ledwo co się trzyma na nogach. Obudził się w poprzednim materiale, gdzie miał rękę całą zakrwawioną. Tutaj widzimy gość, jakiś tu nie żyje. Na szczęście jeszcze nikt tutaj do nas nie przyszedł, nie chce z nami walczyć ani aresztować. No i będziemy musieli podążyć dalej z tym questem. Nie będziemy jednak jak ktoś tutaj sobie myszkowali za bogactwami, tajemnicami, artefaktami, tylko wykonamy ten questik dalej. Tym bardziej, że no nie chciałbym, aby nas ścigali. I mam tutaj oskarżony o brutalną napaść. Eivor musi odkryć, co stało się z Tvedwrem. Dziwne imię ogólnie. Po jego krwawym zniknięciu. No i pytanie, czy on był tak miły dla nas, pijąc z nami, że po prostu wszystko sobie ukartował, żeby nas się pozbyć, pozbyć się pogan tego całego zaślubin, czy po prostu faktycznie coś się stało i nie mieliśmy na to wpływu wraz z nim. Oczywiście mam coś w kodeksie, mam punkty umiejętności do wydania z poprzedniego materiału, bo poprzedni materiał dosyć długo trwał. Miał na pewno dobre 40 parę minut i nie chciałem właśnie przedłużać tego całego mankamentu z materiałem, więc zapoznajmy się tutaj, co jest możliwe. Tu mamy jakiś liścik, myślę, że jeszcze Eivor jakoś tu zobaczy na oczy, żeby nam to przedstawić, ten tekst. Tak więc strona z dziennika. Zostanę Eldormanem. Bardzo mnie to zaskoczyło, gdyż zamierzałem podążyć dalej drogą Chrystusowej posługi. Ojciec powiedział, że choć serce ciągnie mnie do habitutów Winkombe, to Pan potrzebuje mnie gdzie indziej. Herezja, kult diabła i hedonizm nękają głowę czeste niczym plaga szarańczy. Mam zostać nowym pasterzem tych ludzi, żeby wyzwolić ich spod władzy złego i przywrócić do łono Pana. Mam tylko nadzieję, że okaże się posłusznymi owieczkami. No i pytanie, posłusznymi owieczkami, czy nie chciał po prostu tutaj zrobić tak, że on będzie faktycznie sobie żył, bo nie wiem, czy dobrze pamiętacie poprzedni materiał, każdy Elderman tam według święta został zabity, aby po prostu dać kolejnemu możliwość władzy. No ale tak naprawdę, czy on chciał tak też uczynić? Jak przejmie władzę, czy nie chciał na przykład dłużej żyć i zmienić na przykład zwyczaje tych ludzi w Gloucestershire? Zobaczymy na pewno z czasem z tą historią w tym miejscu, a na razie przebadajmy tego gościa. Bodyguard, killed by knife. To my? Chyba nie my. Jakoś to trochę dziwnie wygląda. Co my tu jeszcze mamy? Pytanie, czy ci strażnicy teraz będą chcieli nas ogólnie nie zabić? Tutaj widzimy, mamy też już zabarykadowane. Czy ktoś nas tutaj nie zamknął celowo? Blood. Could be Tefters. If he was the heavy thing being dragged. Tu się z drugiej strony. This guard's throat's been cut. Open up, Tevda. What's happened here? Open this door. Come out of there. Muddy footprints. Someone was hiding back here. To tak wygląda, jakby ktoś inny chciał się go tu pozbyć.
No, czy nie mam to zburzyć, żeby się dostać do tego? Willem's pouch. I wonder if it still has its little something stronger. But why is it here? Better hold on to it. No to jest tego gościa, który właśnie dawał nam ten mocniejszy trunek. No a teraz tak, stąd mamy się wydostać. Na pewno nie tędy. Raczej chyba jakoś górą. Byłoby fajnie, jakby Eivor trochę wytrzeźwiał. A nie, tędy możemy wyjść. There he is! What is the meaning of this? Blood soaking our soil, and your weapon coated in the same. Kunin, please. More has happened here than you can see. Give me a right to parley my innocence. I should have heeded Tevdur's misgivings about heathen party guests, and now he has paid with his life. With Tevdur gone, Gloucester will be without an elderman. Eye for an eye, your Raven clan will lose their chieftain. Get the murderer! No, panowie, my ja tak nie chcę się z wami bawić. Naprawdę chcecie się tak bawić? No to cóż, nie mamy innego wyjścia, musimy ich się pozbyć. Tym bardziej jesteśmy trochę pijani jeszcze nadal. Coś jeszcze pominęliśmy, więc wróćmy. Co tutaj jeszcze pominęliśmy w tym mankamencie? Tutaj coś jeszcze jest. No, puściliśmy ten konflikt. What does this lead to? The murderers hid here, lying in wait while we approached that site. They jumped from the shadows to kill the bodyguards and to disable Tevdur. And they dragged him away. That accounts for everything. Except Gwilym's pouch of herbs. I'm still unbalanced by Gwilym's special something. Maybe Mother Modron will know the contents. No i mamy tak, odszukać Modron i porozmawiać z nią. Oczywiście też poznaliśmy w poprzednim materiale tą wiedźmę, która opowiadała o dzieciom, o pewnej pani, która jest na biało. Na razie idę tak na chybił trafił, ale myślę, że w dobrym kierunku podążamy. Weźmy sobie to, jak wygląda ze strony mapy. Niby w dobrym kierunku, tą gdzie ją wtedy widziałem, jak opowiadało właśnie dzieciom. A to jest dokładnie w tym miejscu gdzieś. Dobra. Podążajmy, nie rzucajmy się w oczy. Ale faktycznie ktoś tutaj sobie maczał paluszki. Komuś coś nie pasowało w tym gościu na te, bo aż ciężko się wymawia jego imię. Dobrze, że chociaż Eivor trochę bardziej wytrzeźwiał i się lepiej nim teraz porusza. Śpieszmy kroku, już jak lepiej mówi, chodzi niż mówi. Dobra, zaraz się wszystkiego dowiemy. Oczywiście koło strażników nie przechodźmy, bo to byłoby z naszej strony głupota. Gdzie ten znacznik jest? A tu! Już pominęliśmy, jak widzicie. Mamy tą kobitkę. I dowiedzmy się coś więcej. Hello again. Mother! It's the friend of the mangled leg man! Eivor, you remember? Indeed. It's a surprise to see you. Is everything quite all right? No właśnie, co tutaj zapytać się? Co będziemy mówili, oskarżony jesteśmy o morderstwo? No nie.
Zaszalałem. Każdy o tym wie. Bardziej, co jest w tej sakiewce, niech nam powie. A very unusual blend. There is a druid who uses this mix to aid sleep. A monk called Gwillem poured some of it into my drink last night. The effects were intense. Search the houses! Can't have gotten far! Damn Christ, sons, what is it they want now? They make this place unlivable for pagans. Mother, if the stranger wants more of the herbs, they can talk to the druid Halewyn. Yes. Halewyn's cabin is on a lake, near where the Cherwell and Great Ouse rivers meet. But he is a strange fish. Rarely does he speak to mortals, preferring the company of spirits. Now, have business at Rollandrich. Find me there later. No dobra, gdzie mamy dokładnie podążyć? Mamy to gdzieś na mapie. Na pewno tak powiedziała. Według tych rzek, czyli ta i ta, gdzieś tutaj, chatka druida. No tam byliśmy ostatnio. I tam podążymy. Tylko tak, teraz trzeba się wydostać z tego miasta w miarę bez rozlewu krwi. I dopiero podążymy z grubej rury na koniu naszym. Powiem wam, że ten strój mi się bardzo mocno podoba. Dobra, chyba możemy spokojnie jechać konno, więc jedziemy. No i dojeżdżamy do tej chatki druida. I może coś się więcej dowiemy. Najlepsze nie było to możliwe nawet tam wejść do tej chatki. Może tym razem będziemy mieli taką możliwość. Pytanie, czy musimy zacząć to od domu, czy gdzieś indziej. Jednak dobrze, od chatki musimy zacząć. Tak więc zacznijmy, dowiedzmy się może coś jeszcze więcej. I kto tu jest winny tak naprawdę? O, spirit! You have finally come. Days ago, a passing cloud foretold your arrival with droplets of sun-scented rain. But what form of being are you beneath this guise of horse and bone? From the realm of the Fae? I know you cannot say. I press no more. Whatever you be, now you are here, the ritual may begin. Oh, but the men of straw must announce you with sparks. Ignite the sky to begin anew, here at the death of the season. Until then, I await you, giving thanks in the glen. Ale możemy za to wejść teraz do chaty, to najpierw ja z tego skorzystam. Ciekawe, czy coś tu mamy ciekawego. Ej, tu można wejść od dołu. Mam jakąś laleczkę. A knife and the vial smells of poison. Three ways to kill someone. Trzy oblicza śmierci. Bogaci i biedni trojaką śmierć mają. Stryczki i szubienicy dech mi odbierają. Sztylet ich prowadzi w mogiłę głęboką, a od wody ze studni dławią się posoką. Widać, że jakiś rytuał z tego był. I mamy tego dużo, dużo więcej. Sztylet Arthame. Odwróć ostrze, gdy chcesz się przeszłością rozprawić. I krąg wokół siebie wytyć w gęstej trawie. Jak gdy cię w tym kręgu blady świt zastanie, umrze stare i nowe się jedno ostanie.
Kompletnie nie wiem, czy mam to wszystko czytać, czy też nie, ale mam tego naprawdę sporo. Czaszki dusz. Opowiedz przyjacielu o lochu bez kraty. Opowiedz przyjacielu o drodze za światy. Przemów do mnie, bo przemówić musisz, albo język ci się w pył zwykły obróci. Niezłe trochę rymomarki niektóre z nich. Tutaj w sumie nie wiem, czy mam do tego strzelać, czy co. Czy z tym jakąś będzie interakcja. Na razie sobie tego zostawmy, tego pana. Albo do tego pana sobie podejdźmy. Wymaga ognia, czyli chyba te kukły mamy podpalić ogólnie. Tam też coś mamy na dole ogólnie, to zaraz sobie też to zobaczymy. Tyle ciekawostek. Tu mamy chyba aż dwa listy. List miłosny, kolejny rok wczesnego kwitnienia. Wysyłam te kwiaty z drugiej strony. Za życia zawsze byłaś wieszczem, więc wyobrażam sobie, że oczarowujesz boską publikę na tamtym świecie. Łatka urodziła kolejny miot. Mamy tyle kotów, jak wielka była nasza miłość. Śpij dobrze, moja bestio. Two ladles carved from a single branch. The grooves match. Podwójna łyżka. Zachodzi słońce, wyłania się księżyc. Jedno jest obojgiem, oboje są jednym. O świcie każde wdziewa swe własne ubranie, a po zmroku się kładą we wspólne posłanie. Naprawdę tu jest sporo tego do przeczytania, jak widzimy. I tutaj mogliśmy ogólnie chyba wejść do tej chatki i z nim wcześniej chyba porozmawiać. Chyba po tej chacie jakoś nie wejdziemy konkretnie. Więc sobie ułatwić życie. No dobra, odpalmy te kukły. Wszystkie jakie mamy. Albo tak. Albo wiecie co? Zaraz zrobimy inaczej. W ten sposób. A Wickerman speaks. Now let them speak in chorus. Yes, another joins the throng. Another. Let there be cacophony. One more. One more. Jeszcze jeden. A tam jest gościu. They roar. Do you hear them? A chorus of fire. That should be the last one. Back to the druid. Speak to me, O wind. I've come to ask you a single question. Something about your demeanor and your physical manifestation now gives me pause. Are you truly a spirit of light? I am a spirit as any other. Then prove it. You must know the depths of the world's mysteries before I will help you. Tell me the proper use of charms. Very well. Ask your riddles. Which is the charm that weds souls? No mamy już odpowiedź, podwójna łyżka, bo w sumie chyba o to chodziło, mieliśmy te wszystkie amulety przeczytać sobie, zobaczyć i mieć z nich interakcję, żeby móc odpowiadać teraz właśnie w tych pytaniach. Yes,
such that a wedded pair can sup broth together. Man and woman are made of earth, of water, and wind. Which charm clods the earth, dries the water, and stills the wind? No tutaj też mamy odpowiedź 3, oblicze śmierci, czyli chyba zdaje się, że nic nie pominęliśmy. Threefold death is the charm. Which charm protects from evil spirits? A tutaj jednak nie mamy. Give me a measure of time. Are you a spirit of darkness? If it be not so, come back and try anew. What are these things he's asking me? There must be trinkets around his house that will help. A tutaj mamy coś na drzwiach, jak widzicie, to mogliśmy pominąć. Celtycki węzeł. Zbieżnić i spleć w pełen magii. Nawęz, który złe i mściwe upiory odprawi. Ściągnij mocno i tak obronna wystarczy, nic bowiem nie zmoże siły owej tarczy. To chyba teraz wszystkie będziemy mieli te amulety poznane u niego i chyba uda nam się dokończyć ten kłasik u niego z tymi amuletami. Have you found yourself? If you are a spirit of light, answer me this. Man and woman are made of earth, of water, and wind. Which charm clods the earth, dries the water, and stills the wind? No to by trzy oblicze śmierci. Life's wind. Returns a body to earth and renders water into poison. Threefold death is the charm. Which charm protects from evil spirits? No to mamy celtycki węzeł. I coś mi się wydaje, że on na nowo nam daje te pytania. I chyba z każdym takim na nowo będziemy musieli na nowo odpowiadać, więc mam nadzieję, że są wszystkie już odpowiedzi i nie będziemy musieli żadnych szukać. The symbol of the Celtic knot wards off harm. A secure knot indeed. Only one of light need not fear it. You are a spirit of light. Mabon be praised. Would you like some bread and cream? No, just the answer to your question. This herb pouch made its way to Gloucester in the hands of a strange man. Do you know it? Aye. A mix to help him sleep. I filled this very pouch. And over a dandelion wine, he spoke fondly of his home, Cuth Laudrin. Cuth Laudrin? Very well. I thank you, Halewyn, but this spirit has others to visit this harvest moon. Go with the wind and leaves, good friend of the hills. Ale jednak nie potrzebowaliśmy tych wszystkich amuletów poznać. No ale za to zakończyliśmy ten questik w miarę możliwości. I mamy kolejne dwa punkty umiejętności. Tym razem dwa punkty zdobyliśmy w tym odcinku. I nic zdobyliśmy w poprzednim materiale. No jak mówiłem, był dosyć długi, więc dlatego nie zakończyliśmy. Ale tutaj mamy niedaleko ten questik. Skradziony król, tutaj też byliśmy. Sobie go zostawimy może na kiedy indziej. Może dzisiaj po prostu zróbmy, że będzie krótszy materiał. Więc zapoznajmy się z zadaniem. Jedyny trop w sprawie tajemniczego zniknięcia pana T. Prowadzi do tajemniczego druida, który mieszka we wschodniej części hrabstwa. Dobrze wiedzieć. Ekwipunek mamy też z tego i z poprzedniego, raczej w tym odcinku raczej dużo nie zgarnęliśmy. Tak więc zobaczmy, co tu jest w ogóle. A, tylko ta sakiewka, Ongwilim.
punkty mamy aż 7, więc możemy trochę poszaleć sobie. I na co tutaj wydać tak naprawdę? A tutaj widzę trafienie w głowę, bardzo byłoby fajnie sobie odblokować. Tutaj tak samo. To już tutaj ta odnoga tego właśnie będzie odblokowana cała. Więc nawet korzystanie jeszcze tutaj taka odnoga, tutaj dwie umiejętności, silne pchnięcie, jak i łowca strzał. Ale w sumie to nam naprawdę niepotrzebne, bo w sumie z każdym strzałem nam trzeba nie zbiera na nasz kruk. Dobra, jeszcze przekonajmy się, co mamy tutaj w kodeksie na temat osób lub osoby. Lokacje mamy na pewno. No tego nie wypowiem, dosyć ciężkie. Starożytny piktogram wielkości boiska piłkarskiego przedstawiające konia wyryty w kredowym łąkach White Horse Hill. A mówią starożytny, mam tu na myśli, że już czas w czasach wikingów był bardzo stary. Pierwsze rowy wykopano i wypełniono tu kredą 3000 lat temu. Od momentu swego powstania koń wymaga czyszczenia i jest mu okresowo podawany. Od niepamiętnych czasów ludzie zbierali się tutaj z motykami i wiadrami pełnymi kredy, by pobielić linie i usunąć porastające je zieleń. A to w sumie ciekawe, w którym miejscu to mamy. To zaraz sobie jeszcze może w miarę możliwości też sobie to sprawdzimy. Jeżeli mamy to odkryte, a powinniśmy mieć, bo byśmy nie mieli tego wpisu. I tak, tutaj mamy Cynona, aktualnego właśnie Eldormana Gloucestershire. Cynon był Eldormanem Gloucestershire przez 20 lat. U schyłku IX wieku był ceniony ze względu na swą pojednawczą postawę zarówno wobec chrześcijan i z dawnego królestwa Wits, jak i wobec żyjących wciąż na jego ziemiach pogan. Odejście Cynona rozbudziło lęki i obawy, a wielu ludzi sądziło, że bez niego może dojść do wojny domowej. Aż 20 lat, czyli co 20 lat zmienił się Eldorman, tak rozumiem. Ante. Granica oddzielająca kościół od państwa zawsze była cienka, ale dla pana Te wiara była sensem życia. Młodzienianiec pragnął oddać się służbie Bogu, a zamiast tego musiał stanąć na czele Gloucester. Jak wszyscy młodzi ludzie, był niedoświadczony i łatwo uległ potrzebom innych. No w sumie na młodego nie wygląda z tą brodą, wręcz przeciwnie. Modron. Gloucestershire było ojczyzną arturiańskich legend, takich jak ta o Nimue, pani jeziora. Mawiano, że jej wyznawcy mieli dostęp do pradawnej mocy, czcili bowiem prastarych pogańskich bogów. Do grupy tych wyznawców zaliczał się też Modron, zdolna uzdrowicielka i wiedźma obdarzona proroczym darem. Modron arturiański. W sumie M nie tylko Merlin, ale też ta pani, no która, jak dobrze mi przypomnicie w komentarzach, była przeciwnikiem Merlina. Też czarownica, wiedźma. No ale ta wygląda na dobrą. Gwenit. Właśnie tutaj mnie dosyć zainteresowało tej dziewczyny, jak rozumiem, imię, bo niedaleko to brzmi do właśnie Białego Wilka. Dzieciństwo było najpiękniejszym okresem w życiu Gwenit. Dziewczynka miała pójść w ślady swej matki, by zostać arcykapłanką Gloucestershire. Większość czasu spędzała na zabawach w lesie. Mawiano, że jej ojcem był sam duch kniei, pogański bóg Cernunnos.
No, czasem tak się mówiło, że dziecko jest pół bogiem, pół człowiekiem. No i w sumie tak patrząc na nagranie, mamy ponad 30 minut i w sumie fajnie. Patrząc na to, że utnę kawałek dojazdu z Grovenchester aż do tej husky druida, może być poniżej 30 albo równo będzie 30 minut. Ale za to wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zachęcam was do łapki w górę, skomentowania odcinka, zarówno zasubskrybowanie kanału, jeżeli tego nie robicie. I myślę, że niebawem się dowiemy, kto zaatakował pana T lub go zamordował, kto za tym wszystkim stoi, co mu przeszkadzało. I myślę, że jak obejrzycie inne moje materiały, które zaraz wam się wyświetlą, trochę wam przybliżą historię Eivora. I widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Do zobaczenia, hej, hej.